Dzień dobry, kogo jeszcze nie widziałam. Tak jak Rafał powiedział, jestem Magda Waszewska. Skończyłam astronomię tutaj, właśnie, w naszym, w naszym instytucie. Później zajęłam się popularyzacją nauki. Wiecie, jest tyle mądrych, fajnych ludzi, i robią takie niesamowite rzeczy, że stwierdziłam, że szkoda, żeby oni to robili tylko w swoich gabinetach. Myślę, że trzeba wyjść z tym do ludzi po prostu. Są mądrzejsi, którzy się zajmują nauką. Ja postanowiłam po prostu zająć się popularyzacją nauki, e, więc astronomia dalej w moim serduszku blisko, bardzo, bardzo, bardzo blisko. E, nie zostawiam jej od, ani na krok. E, jednak właśnie teraz sprawy naukowe troszeczkę odsunęłam, zajęłam się bardziej tymi popularno-naukowymi sprawami. A dzisiaj przygotowałam dla Was króciutką prezentację e, o tym, z jakiej okazji się tutaj spotykamy. Speaking spadających gwiazd, Ferseidy, jak najbardziej tak, znany pewnie każdemu, najbardziej charakterystyczny, najbardziej znany rój spadających gwiazd, nie tylko dlatego, że jeden z najbardziej licznych, ale pewnie dlatego, że w sprzyjających warunkach, bo to jest trój, który możemy obserwować od lipca do sierpnia, więc w okresie letnim, kiedy dużo chętniej i przyjemniej się spędza czas na dworze niż gdzieś w środku zimy, kiedy niebo jest co prawda dużo, dużo lepsze do obserwacji, ale warunki, jednak aura trochę mniej sprzyjająca. A dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć konkretnie właśnie o tym, czym są meteory. Jak to się dzieje, że w ogóle je obserwujemy, po co my to robimy w ogóle, i, i kilka słów konkretnie o tych naszych Perseidach, czyli tych właśnie sierpniowych, tego roju z, z okazji maksimum, którego dzisiaj się spotykamy. Same meteory generalnie to obserwowane są od starożytności. Zresztą, ludzie odkąd tylko nauczyli się patrzeć, to podejrzewam, że w niebo patrzyli. Pierwszy zawód świata to pewnie był astronom. Co prawda wtedy, było, że oznajmiał, czy jest jasno, czy ciemno i że zaraz będzie ciemno, ale myślę, że już pierwsi ludzie jak najbardziej jasne obiekty, a meteory do takich należą, mogli obserwować. Co prawda, w starożytności te meteory czy spadające gwiazdy, bo takie nazywali starożytni, E, były niedobrze kojarzone. My teraz myślimy sobie, że spadające gwiazdy spełniają życzenia, tak sobie nieźle zrobiliśmy, taką filozofię dobraliśmy. Myślę, że to jest lepsze podejście niż starożytnych, którzy utożsamiali te zjawiska z jakąś tragedią, z jakąś katastrofą. E, skoro jest deszcz spadających gwiazd, to znaczy, że nie wiem, król zgrzeszył i musimy, musi abdykować, albo że nie wiem, nadciąga jakaś wojna czy jakiś inny kataklizm. E, zresztą wtedy też nie mieli pojęcia. Z czym te zjawiska są związane? Tak naprawdę spadające gwiazdy dla starożytnych to były zjawiska nie kosmiczne, tylko zjawiska meteorologiczne. Zresztą dosłowne tłumaczenie, meteoros z języka greckiego, oznacza zawieszony gdzieś tam wysoko w powietrzu. Czyli dla nich meteory to były zjawiska które pogodowe. Żadne tam żadne kosmiczne wydarzenia, tylko po prostu zjawiska pogodowe. My teraz już wiemy, że meteory to są. Kosmiczne skały, kosmiczne ciała stałe, właściwie, kosmiczne okruszki, które wpadają w naszą atmosferę. Dosłowna definicja Międzynarodowej Unii Astronomicznej mówi, że meteor to jest, to jest efekt świetny, który powstaje, kiedy jakieś ciało stałe z przestrzeni kosmicznej wpada do atmosfery. Zazwyczaj chodzi o atmosferę ziemską, ale to może dlatego, że najwięcej obserwatorów znajduje się w atmosferze, w atmosferze tej planety, a nie żadnej innej, więc na razie nie trzeba dopowiadać, że chodzi o atmosferę ziemską. No ale to właśnie tak po ludzku powiedzieć, to są po prostu malutkie okruszki, które gdzieś tam latają co chwilę w przestrzeni kosmicznej. Nasza planeta. Porusza się w tej przestrzeni kosmicznej, więc raz na jakiś czas taki okruszek po prostu może, może wpaść w naszą atmosferę, a jak w nią wpada, to zaczyna się rozgrzewać, rozgrzewa się tak bardzo, że aż zaczyna świecić, i widzimy to właśnie, właśnie jako taki, taki świetlny, świetlny świat, czyli właśnie e, meteor. Astronom to jeszcze mógłby sobie pogadać, że meteor to jest tak naprawdę kawałek meteoroidu, bo to można porozdzielać kilka różnych definicji możemy sobie. O meteorytach pewnie też słyszeliście. To jest jeszcze coś innego, właściwie to samo, tylko troszeczkę w innym miejscu albo w innym stanie, bo jak mówimy o meteoroidach, to są to jest ten kamlot, który znajduje się w przestrzeni kosmicznej. Jest jeszcze w kosmosie. Kiedy wpada w atmosferę i zaczyna mu płonąć ogonek, to mówimy o meteorach. Zazwyczaj to są malutkie drobinki, więc całe się spalają, ale jeśli to ciało jest odpowiednio większe, nie spali się całe, spadnie na ziemię, albo raczej zaryje w ziemię, bo niezłe są te prędkości, i wtedy meteor, jak zarył, jest meteorytem. Więc takie jest odróżnienie: meteoroid w przestrzeni kosmicznej, meteor na niebie, meteoryt już jako, jako to, co zaryło, że tak powiem. E, więc łatwo myślę, że zapamiętać, ale bardziej ściśle, e, jak to się dzieje, że te, no bo fajnie, coś wchodzi, rozgrzewa się, świeci. Najłatwiej tak powiedzieć, e, większość tych, tych ciał, tych okruszków, tych, tych kamyczków kosmicznych to są e, jakieś tam żelazno, żelazno-niklowe czy żelazno-kamienne meteory, czy, czy właściwie te drobiny, z, czyli składają się z metalu i, i z kamienia ewentualnie, wpadają w naszą atmosferę która jest, no jednak w przestrzeni kosmicznej mamy próżnię. Tam jest pustka, jest bardzo, bardzo rzadko, a nasze powietrze jest bardzo gęste. To jest pewnie dużo gorzej niż tak jak, nie wiem, chcemy wbiec do wody. O, wbiegamy z powietrza do wody i nagle dostaje, wchodzimy w taką gęstą gęstą masę, w której dużo ciężej się biega. No więc taki meteoroid, jak wpada w powietrze, to jemu też jest za gęsto, musi się poprzebijać. Wpada z ogromnymi prędkościami, bo to jest paręnaście do paru dziesięciu kilometrów na sekundę, więc to są ogromne prędkości, kiedy wpada. I przy takich prędkościach to tarcie o powietrze powoduje, że właśnie powietrze dookoła tego kamyczka zaczyna się rozgrzewać. Rozgrzewa się nawet do 2000 stopni Celsjusza, więc to są naprawdę wysokie temperatury. Strasznie mocno tam się trzęsie. Zresztą, jak ktoś nie wierzy, że przy tarcie można wygenerować ciepło, no zresztą zaraz się zrobi zimno i pierwsze pewnie co będziemy robić to, to właśnie ocierać swoje ciało właśnie po to, żeby je ogrzać. Więc wcale nie, nie dużo siły potrzeba, nie dużo, żeby takie ciepełko wygenerować. A to, co widzimy, te meteory, to jest już naprawdę mocne tarcie, nawet do 2000 stopni Celsjusza, więc naprawdę ogromne temperatury. W takiej temperaturze ta materia, z której składa się ta drobinka zaczyna się, e, zaczyna jonizować, zaczyna się po prostu rozpadać i to nie rozpadać na mniejsze kawałeczki, tylko na, dosłownie na elektrony i na pojedyncze jony. To jest wszystko znowu bardzo, bardzo gorące, więc te elektrony, te jony, tak naprawdę to jest plazma. Coś, wiecie, takie jak miecz świetlny, o, na przykład. E, więc właśnie leci sobie kamyczek, ociera się i powstają tam takie efekty, takie wysokie temperatury, że to wszystko zaczyna, te elektrony aż zaczynają e, mieć tyle energii, a w naszym wszechświecie jest tak, że nic nie lubi mieć za dużo energii. E, wszyscy dążymy do tego, żeby mieć chwilę spokoju, i po bardzo energicznym dniu chcemy w końcu usiąść i się no, już tej energii pozbyć. Taki meteor, jak dostaje za dużo energii, chce się jej pozbyć, chce wrócić do swojego stanu normalnego, więc traci tą energię, a traci ją poprzez świecenie. Świ światło to jest nic innego jak energia. I to więc taki meteor, właśnie spalając się w atmosferze, czy rozrzeżając się w niej właściwie, bo nie pali się sam kamień, tylko tak jak powiedziałam właśnie to powietrze i, i te gazy, tam plazma powstaje i to widzimy jako, jako ten ślad. E, na tyle dużo energii wytraci przez to świecenie i nie tylko energii, bo też jak trze, to wiecie, to się ściera, więc się bardzo szybko robi coraz mniejszy. E, przez to właśnie traci masę i traci też prędkość. Więc te meteoryty, które docierają już do powierzchni Ziemi, nie poruszają się z prędkościami takimi, jakie, z jakimi wpadają w naszą atmosferę. No dobra. A co się może wydarzyć? Bo takich drobin kosmicznych, takich okruchów jest całe multum. One mają różne, różniste pochodzenie. No i jak sobie wyobrazimy tę naszą planetę, i tą naszą warstwę atmosfery, co prawda cieniutką, bo cieniutką, ale jednak jest, i całkiem gęsta, to jak taki kamyczek wpadnie, no to w zależności od tego, w jaki sposób się porusza, i względem naszej planety w jaki sposób, no to może wiecie, od tej kuleczki odbić się. Może być jak taka kaczka na jeziorze. Jak zrzucamy kamyczek płaski, tak właściwie się odbija, to tak samo może musnąć właściwie tylko naszą atmosferę i polecieć gdzieś tam sobie dalej w przestrzeń kosmiczną. Ale jeśli ten kąt jest odpowiednio duży, to wbije się właśnie prosto w nasze powietrze i będzie docierało w kierunku, w kierunku powierzchni planety. I teraz, w zależności od tego, jak jasne są te ślady, które obserwujemy, no to możemy je nazywać bolidami. Te najjaśniejsze, które zazwyczaj są większymi kamie, kamyczkami. Nazywamy bolidami, one tworzą takie wyraźne, bardzo, bardzo jasne ślady, po których nawet może się przez kilka sekund na niebie utrzymać ślad, taki jak tutaj widzicie na tych, na tych zdjęciach z Bieszczad. Więc bardzo jasny bolid, a do tego jeszcze zostaje smuczka, bo wiecie, ten ogonek się wypali, jednak to powietrze jeszcze troszeczkę takie zostanie, troszeczkę tej energii tego takiego, jakby to nazwać taką parą właściwie, para po, po meteorycie. No, i znowu, tu tak, właśnie dla przypomnienia, żeby się dobrze utrwaliło. Jeśli coś znajduje się w przestrzeni kosmicznej, leci sobie jeszcze taki zadowolony okruszek, to jest to meteoroid. Robiąc ślad na niebie, cieniutka krecha, ten taki, wiecie, e, ogonek z miecza świetlnego, to jest meteor, a jak zaryje, spadnie na Ziemię, to zamienia się w meteoryt, taki, który już, taki, który już zarył. E, no więc to są różne Kamyczki, metalowe kamyczki, no ale skąd się biorą? Generalnie to e, nie są zjawiska meteorologiczne. To się e, dzieje się w naszej atmosferze, ale jednak ma pochodzenie kosmiczne. Zazwyczaj kojarzy nam się, że meteory związane są z kometami. I rzeczywiście tak jest w większości przypadków, przy, jeśli chodzi o te znane przypadki, a znane przypadki. To są takie, które występują nie jak już tam pojedynczo, chociaż jeśli jest odpowiednio ważne wydarzenie. Nie może kojarzycie, było bardzo dużo nagrań z Czelabińska, kiedy Bolit wleciał w atmosferę i to był trochę już większy kamlot. On wybuch nad powierzchnią Ziemi na szczęście. Nie wyżnął w, w samą powierzchnię, tylko wybuchł nad. Ale to właśnie, to był na tyle duży kamlot, że w ciągu dnia było go nawet widać. Jest bardzo dużo nagrań z różnych kamerek samochodowych i tak dalej. No ale mamy sobie właśnie taką kometkę i dobra ten czelabisk to był właśnie jakiś przypadkowy meteor. Zdarza się, że właśnie coś po prostu leci gdzieś sobie w przestrzeni kosmicznej, a Ziemia w swojej wędrówce trafia na coś takiego. Te, które są związane z kometami meteory to już nie są pojedyncze przypadkowe zdarzenia, to są grupy zjawisk, czyli właśnie roje, roje spadających gwiazd. W zależności od tego z jakiego miejsca na niebie zdają się takie meteory wylatywać, no to mówimy o Perseidach albo o Orionidach z Oriona albo o Geminidach, chociażby z gwiazdozbioru bliźniąt. Sama kometa, jeśli chodzi o, o te, taki obiekt, czy obiekty tego typu, no to jest trochę większy kamlot. Jak mówimy o meteoroidach, to są to generalnie według Międzynarodowej Unii Astronomicznej obiekty od mikrometra, czyli wiecie, 0, 000 000 1 metra do jednego metra, czyli od mini-mini ziarenka piasku, od właściwie ziarenka kurzu do metrowej skały to są meteoroidy. Powyżej tego to już mamy planetoidy yy, albo jakieś inne obiekty, Czyli właśnie w zależności od tego, czy jak są duże, to już mogą być nawet, nawet planetami. Ale kometa sama w sobie to jest właśnie taki duży kamlot, który jest zamrożony, który ma w sobie domieszki metalu w przestrzeni kosmicznej jest bardzo zimno. Tam panuje próżnia kosmiczna, e, tam światło jakby e, Słońca nie rozgrzewa żadnej atmosfery, bo je w kosmosie jej nie ma, e, więc taki kamlot podróżując przez przestrzeń jest generalnie przez większość czasu zamrożony. Kiedy kometa zbliża się do Słońca, zaczyna się rozgrzewać, a ten rozgrzany materiał zaczyna się topić po prostu tak naprawdę, e, a ruch komety i ciśnienie po prostu tworzą Taki charakterystyczny warkocz, jak to nazywamy, ogon komety, czy, czy, czy jej warkocz. Ten to warkocz to, to jest nic innego, jak właśnie te okruchy roztopione, takie z komety, które ona zostawia za sobą. Nie ma powietrza w kosmosie, więc taki ogon, właściwie taka chmura okruszków zostawiona po komecie, zostaje zawieszona w przestrzeni kosmicznej. Więc jak taka kometa leci sobie w pobliżu Słońca, zostawia takie okruszki, a później ziemia, która dookoła słońca wędruje, wpada w takie okruchy zostawione po komecie. E, na no taka chmurka okruszków, no to jak możecie sobie wyobrazić, e, w samym centrum pewnie tych okruszków jest więcej, a im gdzieś tam na brzegi tej chmurki, no to jakby tych kamyczków jest troszeczkę, troszeczkę mniej, one trochę rzadziej występują. Dlatego jest też tak, że perseidów na przykład nie obserwujemy tylko 12 sierpnia, tylko o godzinie 21.04 na przykład. Tylko jednak są to zjawiska, które trwają dłużej. Więcej czasu mamy, bo taka chmura to nie jest taka malutka chmurka, że przelecimy przez nią przez jeden dzień. Tylko akurat Perseidy tworzy na tyle duża chmura, że wystarcza od początku lipca już można pierwsze Perseidy obserwować. Jak dzisiaj się ktoś nie załapie, to też się nie poddawajcie, bo przynajmniej do końca miesiąca będzie szansa na zaobserwowanie Perseidów. A jak nie. To też nie ma, nie ma co płakać, bo takich chmur po kometach Ziemia spotyka na swojej drodze co najmniej kilka. E, tylko właśnie o różnych porach roku, więc polecam, żeby codziennie obserwować, z każdej nocy właściwie, jak tylko jest okazja, to jednak zerkać, zerkać w niebo, bo jak nie Perseidy, to jakiś inny meteor może się pojawić. A jak wszyscy dobrze wiedzą, spadające gwiazdy spełniają życzenia, więc myślę, że chociażby dlatego warto spróbować. E, ale nie wszystkie meteory. Są od komet. Mówiłam właśnie, że są też takie obiekty, które pojawiają się przypadkowo. I nie grupami, tylko pojedynczo. No bo nie wiem, może się na przykład zdarzyć, że leciała sobie jakaś większa asteroida, czy właśnie planetoida, jesteśmy w Polsce, językiem polskim się posługujemy, leci sobie większa planetoida, ona może się rozpaść na przykład na większe części i taki jeden odłamek może wlecieć w naszą stronę. Może się wydarzyć na przykład, że jakiś duży obiekt, Uderzy w Księżyc albo w Marsa, na przykład i kawałek Marsa czy Księżyca oderwie się, poleci w kosmos, trochę po tym kosmosie polata i może też wlecieć w nasze pobliże. Więc jeśli zobaczycie jakiś meteor na niebie, jakąś spadającą gwiazdę, to nie da się od razu na 100% określić, że to jest na przykład Perseid. Po to właśnie obserwujemy konkretne, właśnie wykonujemy wszystkie obserwacje astronomiczne. Właśnie po to, żeby odkryć naturę tych wszystkich obiektów i móc je zidentyfikować. Ale też, żeby prowadzić statystyki. Eee, oprócz tego są drobinki, no bo wiecie, ten mikrometr to jest bardzo mało. To właściwie niektóre z takich meteorytów, czy właściwie wtedy mówimy o mikrometeorytach, to są drobinki właśnie prawie, że właśnie kosmicznego kurzu. Tych drobinek jest na tyle dużo, na przykład o, e, prawdopodobnie, przez to, że na Marsie wieją bardzo silne wiatry, ten piach z Marsa właściwie zostaje rozsypywany za planetą, dzięki czemu obserwujemy tak zwane światło zodiakalne. I to widzimy tutaj. Jeden łuk, ten ładny, kolorowy, to jest nic innego jak Droga Mleczna, czyli galaktyka, w której mieszkamy, ale tutaj obok, taki przesunięty troszeczkę, znajduje się drugi łuczek. Taki świetlny ślad na niebie, rozproszony, bardzo delikatny, który wyraźnie widać na fotografiach, gdzie jest długi czas naświetlania. Światło zodiakalne, czyli właśnie nic innego jak odbijane światło słoneczne na kosmicznym kurzu, na piasku, który wyleciał z Marsa. I to są bardzo, bardzo, bardzo wąs, malutkie drobinki, ale czasami też mogą wpaść pod takim kątem, że rozgrzeją się na tyle, że stworzą taki, taką smugę, świetlny świat. Ślad. Jeśli obserwujemy niebo, chcemy mieć jak największą, jak największą przestrzeń, żeby mieć jak największą szansę na złapanie takiego meteoru. Czasami można oszukać przeznaczenie troszeczkę, czasami jest niespodzianką upolowanie spadającej gwiazdy, jak na przykład na tej fotografii, gdzie autor starał się uwiecznić gwiazdozbiór Oriona, zresztą bardzo piękny gwiazdozbiór. Tutaj, jakby co, ta pomarańczowa tam u góry, to jest jedyna gwiazda w naszej galaktyce, która jest kandydatką na supernową, która może wybuchnąć jeszcze za naszego życia. Może dzisiaj, może jutro, może za tysiąc lat, ale ta gwiazda, jako jedyna ze wszystkich kilkuset miliardów gwiazd w naszej galaktyce, jest taką właśnie kandydatką, którą być może zaobserwujemy jako, jako supernowa. Oprócz tego w gwiazdozbiorze Oriona znajdują się piękne mgławice, jedne z najsławniejszych na świecie, e, czyli na przykład mgławica, Wielka Mgłowica w Orionie. To jest jeden z najbliższych ziemi żłobków gwiazd. E, podczas obser zwiedzania obserwatorium mogliście się przekonać, że gwiazdy żyją i umierają. E, gwiazdy zlepiają się właściwie z takich wielkich skupisk gazu i pyłu kosmicznego. Na przykład z innych gwiazd, które już wybuchły i ten gaz rozrzuciły. I wielka Mgławica w Orionie jest właśnie taką, takim miejscem, gdzie tego gazu jest na tyle dużo, tutaj powstają, tutaj się tworzą nowe gwiazdy. Tutaj zachodzą reakcje gwiazdotwórcze, więc po prostu z tego gazu lepią się i rozpalają nowe gwiazdy. Powyżej bardzo charakterystyczny pas Oriona. Oriona dzisiaj na niebie nie zobaczymy, nawet jakby się rozpogodziło. E, no chyba, że najwytrwalsi, bo gdzieś tam może pod koniec nocy, jak zacznie wschodzić, to no już niestety nie ma lekko perseidy obserwujemy, więc zaraz koniec lata. To, bo Orion generalnie jest królem zimowego nieba, więc e, raczej małe szanse dzisiaj, żebyśmy mogli go zobaczyć. Ale właśnie, pas Oriona możecie kojarzyć. Trzy charakterystyczne, bardzo jasne gwiazdki ułożone w równej linii, które tworzą pas Oriona. I poniżej tej jednej gwiazdki tutaj, o! Znajduje się jedna też ze bardziej znanych mgławic, czyli Mgławica Koński Łeb. To jest akurat taka ciemna chmura kurzu, pyłu kosmicznego, który zasłania gwiazdy, które znajdują się dalej. A wiecie, to tak jak z na niebie. Tworzą różne kształty i każdy widzi w nich coś innego. A kto odkryje obiekt, to może go nazwać. Autor akurat Mgławicy Koński Łeb zobaczył tam końskiego koński łeb i tak zostało. Tak się te mgławice nazywają. No i właśnie taki był plan, ale przypadkiem zupełnie, akurat w momencie wykonywania fotografii e, przez matrycę, przed matrycą aparatu przeleciały dwa, e, przeleciał właściwie jeden bolid, to jest złożenie dwóch zdjęć, mamy przy okazji dwóch zdjęć złapane dwa bolidy, jeden jak widzicie cienka, malutka, zielona linia, charakterystyczna zielona kreseczka, a tutaj zwróćcie uwagę, że oprócz takiej właśnie żółtawej igły Taki właściwie ogonek się tutaj zakręcony pojawia, czyli to był taki niezły, całkiem bolit, który bardzo dużo tej materii, materii rozgrzał. Tutaj inny przypadek szczęśliwego, szczęśliwego trafu. Akurat ten obiekt, tą jasną plamę, która jest w samym centrum zdjęcia, jeśli się dzisiaj rozpogodzi, to mamy szansę obserwować, bo to jest sąsiednia nam galaktyka, czyli galaktyka w Andromedzie, wielka galaktyka Andromedy. Ta galaktyka wygląda mniej więcej tak jak nasza. Ma takie, wiecie, zakręcone ramiona spiralne i ta galaktyka i nasza galaktyka lecą na siebie na czołowe zderzenie. Z ogromną prędkością, to są setki, jak nie tysiące kilometrów na sekundę, lecimy na siebie na czołowe zderzenie właściwie. Ale galaktyka to nie jest taki, wiecie, twardy twór jak kartka, tylko to są rozsiane gwiazdy. Okay, I przestrzenie Międzygwiazdowe są ogromne, ogromniaste. Kiedy dwie galaktyki się zderzają, to gwiazdy między nimi się nie zderzają, tylko się mijają. I tutaj już na scenę wkracza porządna grawitacja, więc takie dwie galaktyki za jak się mieszają, to po prostu zaczynają wykonywać taki wspólny taniec, gwiazdy w, w tych galaktykach zaczynają się mieszać. I z dwóch takich ładnych, spiralnych galaktyk, jak nasza i Andromedy, powstanie pewnie jakaś taka jedna jakaś nieregularna nielegur, nieregularna galaktyka, ale układ słoneczny może to przetrwać, bo naprawdę odległości są strasznie ogromne. No dobra, a ile takich okruszków spada? Mówi się, że Perseidy Perseidów można do 100 nawet zjawisk na godzinę obserwować. Okej, okay, oczywiście jest taka szansa pod warunkiem, że się spełni odpowiednie wymagania. Jest odpowiednio ciepło, ciemno, jest żadnej, żadnej chmurki na niebie nie ma i mamy bardzo dużo czasu. To rzeczywiście da się to zrobić. Niestety, blisko miasta, niestety jest lato, więc zaraz właściwie niebo nam się nie zrobi całkiem ciemne. Ale mam nadzieję, że jednak, chociaż coś uda nam się, uda nam się zaobserwować. Ale generalnie na Ziemię codziennie spadają miliony meteorytów, szacuje się, że meteorytów właściwie, nie, meteorytów to może dużo mniej, ale samych meteorów to są ogromne ilości, to już to nie są jakieś tam sztuki, właśnie do 100, do 200, tylko to są miliony okruchów, które widzimy, tylko że większość czasu na Ziemi, szczególnie latem, zajmuje dzień. Nocy jest mało, kiedy ludzkie oko jest w stanie zaobserwować taki ślad na niebie, więc bardzo dużo meteoroidów, meteorów meteorów nie widzimy, bo po prostu zdarza takie zdarzenia występują w ciągu dnia. Większość tych okruszków jest też tam tyle malutka, że te ślady są na tyle słabe, że nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Musi być odpowiednio duży pod odpowiednim kątem, e, i właśnie w odpo pod odpowiednią, przy odpowiedniej aurze, żebyśmy mogli obserwować taki meteoro, meteor. To złożenie nie jest z jednej nocy, to nie jest jedno pstryknięcie światła aparatu. Żeby takie zdjęcie wykonać i żeby uchwycić tyle spadających gwiazd, autor spędził pięć nocy na tej plaży, pięć nocy przy bezchmurnej pogodzie. Robił każdej nocy zdjęcia w tym samym miejscu, a później te zdjęcia ponakładał na siebie. I tu widzimy efekt złożenia właściwie tygodnia obserwacji. I tutaj możemy się naliczyć pewnie co najmniej kilkudziesięciu takich, um, takich meteorów. No i zwróćcie uwagę, że te kreseczki, nie dość, że są kolorowe, to jeszcze zmieniają swoje, swoją barwę i swoje natężenie. I mało tego, tutaj widzimy właśnie to, co jest najbardziej charakterystyczne w rojach. Czyli radiant. Wszystkie te meteory zdają się wypadać z jednego miejsca na niebie. Gdzieś tutaj, z tych okolic mniej więcej, to wszystko zdaje się, te fajerwerki zdają się e, wylatywać. Zdają się, oczywiście, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nam się wydaje po prostu, że te meteory startują z gwiazdozbioru Perseusza. Na tym zdjęciu też możecie się dopatrzyć światła zodiakalnego, więc nie dość, że mamy drobiny, które spalają się w atmosferze, które spełniają życzenia, to mamy jeszcze ten, te jeszcze mniejsze drobiny, które Słońce oświetla i tworzą właśnie takie fajne, charakterystyczne łuny na niebie. Same Perseidy są związane z kometą Swift-Tuttle. To jest w średnich rozmiarów kometa. To jest kamlot, który ma 26 km średnicy i podróżuje sobie w Układzie Słonecznym, co 133 lata wpada w okolice Słońca. Jedno takie odwiedzenie na sto, co 133 lata wystarcza, żebyśmy mogli w każdej nocy obserwować takie meteory. Spadające gwiazdy, które dzisiaj obserwujemy, to nie są twory, które powstały... Yy, może inaczej, te okruszki, nie meteory, tylko te meteoro, meteoroidy, to co jest w przestrzeni kosmicznej, to są skały, które wiszą tam już nawet setki lat. Akurat teraz po prostu fartem wpadły do i spaliły się w naszej atmosferze. Jak widzimy kometę na niebie, nam się wydaje, że ten warkocz jest taki malutki. No tam kometa taka malutka, jeśli już widzimy w ogóle ten warkocz. Ale w rzeczywistości długość takiego malutkiego warkocza komety to jest nawet 150 milionów kilometrów. Taki ogon jest w wielkości znaczy odległości właściwie Ziemia-Słońce, czyli one są naprawdę bardzo duże. I e, skoro 26 km, taki kamlot i obserwujemy go o, już bardzo, 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 bardzo długo, a i tak jeszcze na wiele, wiele, wiele lat zostanie. Kometa Swift która jest związana, która, przez którą obserwujemy Perseidy, e, będzie nas odwiedzała. To jest kometa okresowa, więc co to jest co 33 lata, będzie wracać. Mniej więcej co 133, bo trochę ją Jowisz przerzuca, trochę zmienia, e, zmienia tor jej ruchu i prędkość. Zresztą kometa swift z Jowiszem e, dobrze gra i e, generalnie jeden obieg komety swift to jest 11 rundek Jowisza dookoła Słońca. Więc raz na jakiś czas Jowisz pchnie troszeczkę więcej tej chmury, robi takie, takie zgęstki jakby. Ta chmura jest czasami troszeczkę gęstsza, więc czasami takich meteorów możemy więcej obserwować. I co? Kometa Swift-Tuttle jest na kursie kolizyjnym z Ziemią, więc albo tych meteorów będzie coraz więcej, albo kometa się rozpadnie, albo jest właśnie szansa, że zderzy się z naszą planetą. 26-kilometrowy kamlot to już jest całkiem duża masa, ale nie martwcie się, to nie będzie jutro, to nie będzie za 130 lat, bo. Akurat kometę Swift-Tuttle mamy bardzo dobrze znaną, bardzo dobrze zbadaną, mamy multum jej obserwacji, mamy na tyle materiału zebranego, że możemy bardzo dokładnie obliczyć jej trajektorię i przewidzieć nawet jak będzie za 2 miliony lat. I wiemy, że przez najbliższe dwa tysiące lat absolutnie nic nam nie grozi. Ona będzie blisko Ziemi latała, może za tysiąc lat będzie już widoczna gołym okiem, będzie taka, taką ładną, fajną kometką, która będzie zdobiła nasze niebo, ale nic nam nie grozi przez najbliższe dwa tysiące lat. Co innego za milion lat, bo za milion lat szacuje się, że prawdopodobieństwo zdarzenia Ziemi z kometą Swift-Tuttle wzrośnie już od, jak 1 do miliona. Czyli prawdopodobieństwo, jest tam 0,0001, mniej więcej procentowo, to mniej więcej, mniej więcej tyle, ale jeszcze troszeczkę czasu mamy. No i co, jak te idę obserwować? Mamy tutaj e, skan, e, zrzut właściwie z programu Stellarium. Bardzo fajna aplikacja, darmowy program, więc polecam. Jest bardzo dużo języków, więc można w wielu językach podziwiać niebo. To jest takie domowe planetarium. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda niebo w danej chwili z danego miejsca. Nie musimy się ograniczać do Ziemi, nawet możemy sobie obserwować niebo, nie wiem, z Księżyca 5 milionów lat temu albo za 300 lat na przykład. A tutaj jest akurat zrobiony zrzut z chwili z dzisiejszego wieczora, jak to będzie wyglądać. Gdzieś tam, może bliżej, drugiej części, e, części wieczora, gdzieś tam bliżej, może godziny 11, zacznie wschodzić Jowisz. Mamy zaznaczone tutaj gwiazdozbiory. Nasz Perseusz, bohater, znajduje się tutaj w tym miejscu. To jest taki charakterystyczny gwiazdozbiór. Nawet jak samego Perseusza nie będziecie mogli na niebie znaleźć, to na pewno bez problemu znajdziecie Kasiopeję. To jest ta tutaj e, taka trochę kopnięta literka W. Akurat teraz W, bo wiecie, przez drugą część roku jest jak M, takie kopnięte. Zresztą to jest kara Kasiopei. Kasiopeia w starożytności, znaczy w mitologii, była bardzo piękną królową. Była tak piękna. I mówiła, że jej córka jest jeszcze piękniejsza. Ona obie są takie piękne, że nawet nimfy są brzydsze od nich. No i jak usłyszał to e, Neptun? Nie, jak usłyszał to jeden z bogów, to tak się, chyba, tak się zdenerwował, że po prostu wrzucił Cassiopeię na niebo. W taki sposób, zwróćcie uwagę, że tutaj, o w tym punkciku znajduje się gwiazda polarna. Cassiopeia, jak wszystkie inne gwiazdy, zdaje się do, krążyć dookoła gwiazdy polarnej, więc przez pół roku jest jak literka M, a przez pół roku do góry nogami za karę jako literka W. I właśnie pod Cassiopeią łatwo znajdziecie Perseusza, i Perseidy będą się zdawały właśnie wypadać mniej więcej z tego miejsca, jak są zaznaczone na mapce. Ale to też znaczy, że nie powinniście patrzeć bezpośrednio w ten punkt, bo one zdają się stamtąd wylatywać. Więc wiecie, będą leciały. Więc ten, te ślady lepiej spojrzeć gdzieś tam kawałeczek od tego gwiazdozbioru. Nie bezpośrednio w sam centralny punkt, tak jak jest zaznaczony tutaj, bo to jest radiant tych meteorów, czyli stamtąd będą wylatywać, ale zanim wpadną, to wiecie, kawałek nieba mogą pokonać. W takim razie to jest bardzo dobry moment, żeby rozsiąść się wygodnie, rozłożyć się i. Ha. Ha, 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 ha. I co? I odpocząć w przyjemnej atmosferze. Jesteśmy z dala od miasta. Można się pozbyć telefonów i podelektować ciszą, chociaż mam nadzieję, że... Nie wiem, posiedźmy jeszcze chwilę, może coś się uda, ale dzięki.